postanowiliśmy wyremontować i utworzyć jak gdyby samodzielną świetlicę socjoterapeutyczną dla tych dzieci, które tam przychodzą. Tak jak do tej pory korzystają dzieci, które mają po prostu trudne warunki w domu, pewne zagrożenia, które są poprzez takie, a nie inne postawy rodziców, i żeby pokazać, że można normalnie funkcjonować, że można normalnie zajmować się po południu sprawami, mieć ciepły posiłek, zrobić lekcje, że takie spokojne miejsce można znaleźć. I to miejsce właśnie w takiej świetlicy te dzieci odnajdują. Odnowiono wszystkie podłogi, ściany, meble. To, żeby ta atmosfera jak najbardziej przypominała atmosferę domową. Koszty, myślę, że to są niewielkie, bo to jest w granicach, ten koszt takiego odnowienia to było około 10 tysięcy złotych, ale daje poczucie tej estetyki, czystości i przyjaznego otoczenia dla tych dzieci, w których powinniśmy kształtować poczucie właśnie tego. Myślał o pracy nawet w kościele. Rano czekało tam ludzi wiele. Wrócił wódz z trasy i nie myślał już potem, bo nikt nie został z żadnym kłopotem. Teraz dopiero za stół usiedli, wypili kawę, śniadanie zjedli. Pani Kamila zawsze uśmiechnięta, dostęp do razi o wszystkim pamięta. Pamięta o wszystkich sesjach w świetlicy i każde dziecko muszą na panią liczyć. Dziękujemy za nowe kry i zabawki, za nowe pomieszczenie na nasze kratki. Zdrowie, szczęścia i sołtysie, świetlica w lepszu pani Kamili Szyszy. Drogi panie wójcie, za świetlicę dziękujemy, szanować zabawki i uroczystość dbać będziemy. Dziękujemy za świetlicę! A cukierki będzie dzielić pani. Pani. Proszę bardzo. Pani Ola. Ale dziękuję bardzo. Która pani? A to ja już wiem. Jak żeście ładnie powiedziały, że wójt jedzie po wioskach i patrzy, co się dzieje, to minę ma uśmiechniętą, a kto zatroskaną. I jak wraca do urzędu, to wszystkie sprawy są prawie rozwiązane. Tak? Tak. No i tu jest najfajniej. Zawsze co robić. W szkole nie jest aż tak fajnie, ale tutaj jest najlepiej. Można się spotkać z panią. Można się z panią spotkać nawet.